Słuchajcie, mam naprawdę mega kozacki pomysł. Słuchajcie, Bobo sekundę temu skończył live'a i po prostu został w Minecrafcie, zostawił włączony komputer, ale odszedł od klawiatury, no bo się umówiliśmy, że zaraz będziemy nagrywać właśnie kanał, jakby Abra Games, tak? No czyli wiecie, tutaj jakiś odcinek po prostu na ten kanał, na którym właśnie widzicie ten materiał. I słuchajcie, odszedł, poszedł coś zjeść, więc stwierdziłem, że kurde, wykorzystajmy to, skoro i tak mam diaksową łopatę, mam słuchajcie kill-off, a Bobo stoi i słuchajcie, nic nie robi, dosłownie nic nie robi, no to moi drodzy, naprawdę, najwyższa pora na pranka. Serio, jeżeli to jest i tak dodatkowy kanał, to zróbmy tutaj po prostu śmieszny filmiczek, jak podkopiemy Bobo, słuchajcie, na sam dół, do samego bedroka i zamkniemy go w tamtym bedroku, używając do tego, słuchajcie, wszystkiego jeszcze obsydianu z tej skrzyneczki, bo słuchajcie, on tutaj miał właśnie skrzyneczkę z... w tryb... Ty, halo, słuchajcie, szybka akcja, bo tutaj obsyd jest potrzebny, no. Koniecznie, słuchajcie, on tego obsydenu miał trochę tutaj nawet sporo, a on pewnie za dosłownie chwilę może wejść. Dosłownie, słuchajcie, nie mam pojęcia, kiedy on przyjdzie, ale skoro zostawił tego Minecrafta włączonego, no to kurczę, no nie bez powodu. O, serio? Tutaj nawet nie ma obsa, moi drodzy. Dobra, po prostu zróbmy to, po prostu rozkopmy go, słuchajcie, na sam dół i tak będzie dobry plan, chyba że może tutaj nie. Dobra, słuchajcie, nie ma to tamto ten tego, po prostu zaczynamy. Ty, z tymi lamami, spadł uwaga, gościu, ewidentnie spadł. No, ty też, jazda mi stąd. Owieczko, no... wypadł mi stąd, bo naprawdę, słuchajcie, oni wszyscy robią coś... Serio, nie pode mnie, no. No sorry, kura. No, dlatego moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie i chcecie więcej takich pranków, to kończę, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i oglądajcie do końca. Oglądanie do końca bardzo mi pomaga, więc z góry ślicznie wam dziękuję i w ogóle piszcie pomysły na pranki w komentarzach, jeśli takowe, słuchajcie, będą. Ja go nie słyszę i on mnie też nie słyszy, słuchajcie, to jest bardzo ważne, więc jeżeli on się tutaj obudzi, tak to nazwę, to niestety nie będziemy mieli jego reakcji. No niestety, słuchajcie, ale go nie ma na tym spiku, więc nawet nie mamy, słuchajcie, jak teraz gadać, a no, no sami rozumiecie, więc podkopmy go, słuchajcie. Podkopmy go najniżej po prostu, jak tylko się kurczę da. Mam tylko ten jeden żelazny kill off na 194 użycia. Jesteśmy na głębokości 58 kratek. Czyli słuchajcie, dobra, to sobie zostawiam, to słuchajcie, niech sobie tutaj faktycznie zostanie. Zamurujmy to sobie w taki, słuchajcie, sposób. Okej, okay, w ten. I teraz słuchajcie, robimy tak, ewidentnie robimy to, to i to. Cyk, cyk i cyk. I słuchajcie, tak będziemy lecieć w dół, aż po prostu dokopiemy się do samego bedroka, chyba że Bobo spadnie w lawę, to w ogóle wtedy naprawdę się na mnie wkurzy. I tak jak mówię, chciałbym go, słuchajcie, do tego wszystkiego jeszcze zamurować, może w ogóle go utopić, słuchajcie, tą wodą. Serio, no jak prank to prank, słuchajcie, to lećmy tutaj po prostu po bandzie, bo to może być naprawdę zabawne. Potem ja sobie... Ej, a po co ja to psuję? To... Ej, nie, bez jaj, po co ja to psuję? To nie ma sensu. Dobra, czekajcie, tą linię sobie zamurujemy teraz, a będę się kopał tylko dwie kratki. No przecież to nie ma sensu. To patrzcie na to, zrobimy, słuchajcie, w ten sposób, zrobimy sobie w ten sposób. I teraz po prostu, słuchajcie, złazimy na dół. Ewidentnie. Dobra, nie zginę, bo przecież mam zbrojkę. Ej, sorry, że ja tak nie bardzo ogarniam, ale wiecie, to jest totalny spontan. Totalny spontan, słuchajcie. Jest godzina po prostu 15, on skończył live'a i nie wiem, kiedy wróci, więc już nawet nie miałem żadnego planu na to, tylko po prostu stwierdziłem, że odpalamy nagrywanie i musimy to zrobić, a jeszcze w dodatku naprawdę fajnie se stoi, tak idealnie w rogu, a nie, że na czterech kratkach naraz, bo go zepchnąłem, słuchajcie, tam na bok. Więc róbmy to serio. Boję się tylko, że on w międzyczasie po prostu się obudzi, albo w międzyczasie zepsuje mi się kill-off i to w ogóle będzie masakra. Ale serio, dokopmy się do jakiejś lawy czy do czegokolwiek, to będzie tak zabawne. Tak kur... Shit, dobra, słuchajcie, no mamy tutaj jakieś... Kurczę, tego nie chcia... dobra, ale tu będzie lawa. Tu wobec tego, słuchajcie, będzie lawa, więc przynajmniej takie są plusy, bo jeżeli są te takie podziemne dungeony, to na pewno będzie lawa, więc już jesteśmy, słuchajcie, że tak powiem, trochę uratowani, tylko żeby go przepchnąć koło jakiejś lawy, to już nie będzie łatwe. Umówmy się, słuchajcie, przepchnąć go do lawy to nie będzie łatwa sprawa. Mam też nadzieję, że słuchajcie, ja nie spadnę do lawy, dlatego najpierw kopię jego klocek, a nie swój. Ale Jezu, jak on się wkurzy, jak spadnie do lawy. O nie. Ej, ale on naprawdę by się wtedy wkurzył. Dobra, słuchajcie, bądźmy dobrej myśli. Bądźmy myśli, że dokopiemy się do bedroka i tyle. I tyle, bo słuchajcie, dosłownie do bedroka mamy jeszcze 6 kratek. A, to jednak nie mamy więcej kratek. Dobra, to słuchajcie, teraz tak, trzeba będzie go tutaj zakopać i zastanawiam się, czy słuchajcie, go topimy, czy też go nie topimy. Dobra, na razie słuchajcie, zróbmy w ten sposób. Kurczę, trochę się tego boję, że on się, nie no, może się nie podtopi. Dobra, przepchnę go, słuchajcie, tutaj. Przepchnę go tutaj, teraz on się nie powinien utopić. Jak rzucę mu tak wodę. O nie, dobra, a jak słuchajcie, zrobię mu tak. Czekajcie, zabieram tą wodę, bo muszę zrobić tak, żeby na razie on się nie utopił. Na razie niech chłopak, słuchajcie, się nie topi. Okej. Dobra, jest gituma. I teraz tak, słuchajcie, wchodzę tutaj i czy to nas utopi? Nie, to nas nie utopi. Więc dobra, teraz moi drodzy, tą wodą musimy sobie jakoś wyjść. W jakiś sensowny sposób, słuchajcie, musimy sobie tą wodą wyjść. Dobra. Nie!
Nie, stawaj tu wodę! O kurde, dobra, to nie będzie, słuchajcie, takie łatwe. Serio, myślałem, że to będzie trochę łatwiejsze, ale nie jest takie łatwe. Okej, i teraz musimy koniecznie, słuchajcie, znaleźć jakąś lawę albo wodę. Serio, tutaj nic takiego chyba nie ma, więc musimy przeszukać skrzyneczki. Ewidentnie, słuchajcie, pójdziemy przeszukać skrzyneczki, żeby tutaj jakąś właśnie lawę, czy wodę, czy cokolwiek, słuchajcie, innego. Znaczy, wodę to mamy, ale lawę albo obsa, słuchajcie, musimy tutaj znaleźć. I to nie ma to tamto ten tego. Naprawdę, słuchajcie, musimy to zrobić, bo inaczej prank się nie uda. No to my go tutaj możemy po prostu zamknąć i go zostawić, no ale. Serio, jakby go oblać lawą z każdej ze stron, ale tak, żeby się nie spalił, tylko żeby miał ścianę z lawy, no to by było, słuchajcie, kozackie. Serio, to by było dobre. Już jesteśmy prawie na górze, więc please, jeszcze kilka kratek. No jazda, to woda, dobrze, że woda szybciej spada, niż mi jakby ucieka, więc jazda. Jazda, słuchajcie, jeszcze 10 kratek i serio, liczę na to, że on się nie wybudzi. Jak on się wybudzi, to będzie, nie, to będzie po prostu, to będzie hit, słuchajcie, to po prostu będzie, nie, to on mnie rozwali, on mnie 10 razy rozwali, więc proszę, bądźcie dobrej nadziei, słuchajcie, ja też jestem tutaj dobrej nadziei. Okej, zostawiamy tą wodę, słuchajcie, jego nick został w bezruchu, bez zmian, więc jest okej. Słuchajcie, szybko teraz uderzamy do Abrowi i szukamy, czy czego się ma w skrzynkach. Cokolwiek, słuchajcie, czy to obsydian, czy lawa, czy jakieś wiaderka, słuchajcie, serio, może, mogą być, słuchajcie, i wiaderka. I wtedy, słuchajcie, sobie ogarniemy lawę. Mam jedno przy sobie, no bo miałem wodę, nie? Ale słuchajcie, jakieś inne wiaderka, czekajcie, tutaj nie ma. Tu jest jedno, słuchajcie, czy my mamy jakieś przypalone żelazo? Nie bardzo, jest lawa, jedna lawa. Dobra, to słuchajcie, jest gitowa, więc lecimy, szukamy dalej. A was, moi drodzy, oczywiście zapraszam bardzo serdecznie w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.it. To jest to strona mojego sklepu. Możecie zakupić sobie tam gadżety, czy to, słuchajcie, jakąś bluzę z Abra Team, czy na przykład, słuchajcie, koszulkę Abra Team, czy jakiś kubek, jakąś poszewkę. Takie kozackie, kolorowe, słuchajcie, wzory. I już niebawem będzie nowy wzór, jak ja latam na latającym łóżku. To w ogóle... A to nie będę spoilerował, ale... Znaczy, w sumie już to zrobiłem, ale będzie kozacko. Pamiętajcie, że od 99 zł jest darmowa dostawa, czyli kupując dwie koszulki, jakiekolwiek, na przykład białą i czarną, albo na przykład dla siebie i dla siostry czy brata, macie darmową dostawę kurierem pod sam dom za 0 zł, więc naprawdę warto obczaić, czy na przykład kupując jedną bluzę, też macie dostawę za 0 zł, więc obczajcie, Abra Team, Gang Abry, możecie godnie reprezentować, słuchajcie, i być po prostu w tym najlepszym teamie, no, więc naprawdę serdecznie pozdrawiam i polecam. Słuchajcie, jajka mu tam też wyklujemy, to na pewno, więc no, obczajcie www.abra.com. A teraz tak, słuchajcie, czy my coś tutaj jeszcze mamy? Kurczę, kolejne wiaderko. Tylko czy my znajdziemy, słuchajcie, jakąś lawę? Mam tylko jedną lawę tutaj. Ej, wiecie co jest najgorsze? Że tu pewnie był ops, a ja go, słuchajcie, pominąłem. Znaczy, pewnie był w tych skrzynkach. Ja się założę, że był. Bo ja, słuchajcie, sam siebie znam. I ja wiem, że, słuchajcie, zawsze coś przegapię. Ale jeżeli tu był obsydian i ja go, słuchajcie, przeoczyłem, no to serio. To tylko tyle mogę powiedzieć. Serio. Dobra, do jednego, słuchajcie, z wiaderek zabierzemy sobie tutaj właśnie wodę. Okej, i teraz, słuchajcie, z tą wodą spływamy i musimy obczaić lawę. No mamy jedną, ale serio, jakby tutaj były, słuchajcie, lawy dwie, to będzie po prostu dużo lepiej. Więc teraz tak, ta woda, słuchajcie, nam spada. Okej, spada. Ja w tym czasie, słuchajcie, muszę wykopać... O kurde, bo ja się utopię. Ty szybko. Okej, dobra, żyję. I teraz tak, słuchajcie, szukamy tutaj lawy. Jak ja się jeszcze tutaj pogubię, to już w ogóle będzie szok. Ale nie, no jakaś lawa musi być, słuchajcie. Jesteśmy na 27 kratce. Kurczę, to stosunkowo wysoko. To stosunkowo wysoko. No a pajęczyn, słuchajcie, nie mam jak zebrać, bo nie mam, słuchajcie, żadnego tutaj silktacza, ani nic z tych rzeczy. Okej, tu jest niżej. Może tu jakaś lawa. Jakaś lawa, nie no, błagam, nie no, to jest za wysoko na lawę, słuchajcie. Chociaż 22 kratki, kurde. Dobra, bo słuchajcie, jego nick, jak on się zaraz ruszy, to będzie przypał. Może po prostu go zalejmy tą naszą lawą. Zalejmy go, słuchajcie, jakimiś wodami wokół i po prostu tyle. Bo naprawdę, to się już robi niebezpieczne. On powinien w sumie być już... No, z 10 minutek temu. Więc naprawdę, słuchajcie, wolę tutaj uważać. Wolę tutaj uważać i po prostu, słuchajcie, serio działać. Serio, po prostu działać. Bo naprawdę mało czasu. Dobra, tutaj zamurowywujemy to. Woda sobie tutaj, słuchajcie, spada. Więc ona zaraz tutaj nam do nas, słuchajcie, spadnie. Bo tutaj dalej stoi z jakimiś jajami. Więc dawaj, wodo, spadaj szybciej. I słuchajcie, wylewamy mu wodę. Wylewamy, słuchajcie, mu lawę. I zrobimy mu naprawdę kozackiego pranka. Nie chcę go tutaj za bardzo utopić, ale postawimy mu to. Teraz, słuchajcie, no musimy poczekać, aż ta woda spadnie. Z drugiej, słuchajcie, strony zalejemy go lawą w taki sposób, żeby on pomyślał, że był mega blisko do bycia trafionym przez lawę. A zresztą zobaczycie. Czekajcie, ta woda już chyba sobie spada. Fajnie, okej, czekajcie. Tak, dobra, ta woda już tutaj zostaje, więc czekajcie, teraz zrobimy sobie w ten sposób. Okej, i przepychamy go. Słuchajcie, przepychamy też samych siebie. I zobaczycie, co to będzie za plan. To będzie genialny plan. To będzie po prostu genialny plan, tylko żebym ja jeszcze miał jak wyjść. To na razie, słuchajcie, to sobie rozwalę. I czekajcie, o, tu już jest sucho. Dobra, tu jest sucho, więc teraz, słuchajcie, z drugiej strony. Halo, czemu? Ej, co jest grane? Czekajcie.
O, dobra. Teraz słuchajcie, z drugiej strony wylewamy mu lawę, żeby lawa praktycznie go dotykała. Dosłownie, żeby słuchajcie, lawa go praktycznie dotykała. Więc czekajcie, na ile kratek leci lawa? No myślę, że tam z 7 chyba, czy coś takiego. Nie chcę, żeby go słuchajcie na razie dotknęła. Serio, nie chcę, więc pozwolę go sobie uderzyć. Okej. I teraz wylewamy lawę. Tylko tak, żeby tak jak mówię, go nie dotknęła. Nie no, błagam, błagam. Niech ten redstone już spali, ale nie, bo... Co? Taka mała odległość? Okej, no to czekajcie, wylejmy tutaj. Dobra, to się... Nie, to się robi niebezpieczne. To się, słuchajcie, naprawdę robi niebezpieczne. To się naprawdę robi niebezpieczne. Okej, i teraz tak, słuchajcie, rozwalamy to. I teraz, słuchajcie, przepych... Okej. Okej, nie aż tak! Nie aż tak! Nie aż tak! On by się spalił, on by się, słuchajcie, centralnie spalił. Dobra, zabieram stąd. I teraz będzie idealnie, słuchajcie. Teraz będzie idealnie. O, dobra, słuchajcie, gituwa, patrzcie to. Patrzcie to. To jest to! O kurde, jaka faza, czy wy to rozumiecie? Idealnie, słuchajcie, w punkt. Po prostu, słuchajcie, idealnie w punkt to zrobiliśmy. Ja cię kręcę. Tylko tutaj, słuchajcie, jeszcze chcę mu kurki zrobić. Chcę mu ewidentnie, słuchajcie, tutaj jakieś kury zrobić. Mam nadzieję, że tylko, że te kury nie wejdą do lawy. Błagam. Bo jak Shit. Te kury to naprawdę nie pomogły. Serio, nie pomogłyście kury. Naprawdę nie pomogły. Ja nie wierzę. One się, słuchajcie, tutaj... Nie, dobra, te kury, słuchajcie, się tutaj zjarają. Nie, one się, słuchajcie, tutaj spalą. Serio, jedna i drugą podpali. No jakby... Nie ruszajcie się, kury. Dobrze? Nie ruszajcie się i nie ruszajcie tutaj Bobusia. Póki co przynajmniej. Na razie go... Nie ruszajcie. Nie ruszajcie, dobrze? Okej, myślicie, że one się posłuchają, słuchajcie. Dobra, ego przepchnę, słuchajcie, ego trochę przepchnę. Okej, dobra, przepchnę go, słuchajcie, tutaj. Tak, żeby te kury serio tutaj nie zrobiły przypału. Dobra, kuro, spadaj, no, jazda gdzieś dalej. No, jazda gdzieś dalej, tutaj zamurujemy to. Okej, wydaje mi się, że tak będzie, słuchajcie, spoko. Że go nie przepchną te kury, bo znaczy, trochę żałuję, że je tutaj w ogóle zabrałem. No, ale cóż, słuchajcie, na razie poradzę. I teraz tak, zamykamy sobie, słuchajcie, tutaj to. I zostawiamy tutaj Bobusia. Razem z lawą, razem z wodą i razem z kurami, gdzieś super pod ziemią. Totalnie, słuchajcie, super pod ziemią. Tylko teraz muszę jakoś wyjść. Dobra, to zrobimy, słuchajcie, na razie tak. Zrobimy w ten sposób, teraz zrobimy, słuchajcie, w ten sposób. Okej, jest, dobra. Tutaj, czekajcie, zrobimy tak. Teraz robimy, słuchajcie, w ten sposób. Wylewamy, słuchajcie, tutaj wodę. Okej, dobra, i teraz to wszystko, słuchajcie. O, nie mam za dużo kobla w tak w zasadzie. No, słuchajcie, to wszystko musimy sobie teraz wypełnić. Ewidentnie, słuchajcie, musimy go zostawić pod ziemią najbardziej, jak tylko się da. Ale to co mi się stało z moim koblem? Ja go gdzieś wyrzuciłem? Nie wiem, dobra. Możemy deskami, słuchajcie, to nie ma znaczenia. Mamy tak mu zrobić, żeby on po prostu stąd nie wyszedł. I nie obchodzi mnie, słuchajcie, z jakimi surowcami. Możemy to... No, chciałem obsem, nie? Ale słuchajcie, możemy to robić każdym surowcem. Byleby po prostu Bobo nie wyszedł. Dobra, mamy, słuchajcie, żelazo. Mamy tutaj jakiś andezyt. Mamy, słuchajcie, tutaj jakąś wełnę. Nie wiem, skąd ja w ogóle mam tą wełnę. Naprawdę, nie mam pojęcia. Tutaj jakaś kolejna wełna. Tutaj jakaś kolejna. Do jakiegoś stona, słuchajcie, mam... O, nie. Ej, bo... Więcej to ja nie mam praktycznie. Dobra, to słuchajcie, wiecie co, bo ja też muszę jakoś wyjść. To zrobimy teraz tak. Tutaj będą, słuchajcie, płotki. To będą płotki, a tu się normalnie, słuchajcie, wobec tego robię w ten sposób, patrzcie, cyk. I tutaj, słuchajcie, wszędzie płotki, nie wierzę. I teraz, słuchajcie, zamieniamy to. I tutaj teraz będą płotki. Jaki to jest dobry prank, tylko że, słuchajcie, ja teraz nie będę miał jak wyjść, nie? Totalnie, słuchajcie, nie będę miał jak wyjść. Dobra, to wobec tego, słuchajcie, muszą być płotki po dwóch stronach, nie? Tylko czy ja mam jakieś jeszcze bloki? Nie mam jakichś bloków jeszcze. Okej, słuchajcie, ej, naprawdę, nie dość, że musicie przekopać przez deski, stone'a, kobla, dirta, płotki. Nie, no to jest po prostu najlepszy prank na świecie, słuchajcie. To jest po prostu najlepszy prank na świecie. Zostawiamy, słuchajcie, w ten sposób. Tutaj też zrobimy coś takiego. Ej, naprawdę, słuchajcie, mam tylko nadzieję, że on nie... Nie zginie, dobra, nie rusza się. Więc moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej takich pranków, to kończę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby filmy oglądać do końca, bo mi to bardzo pomaga, więc z góry wielkie serducho tutaj oczywiście dla was. Pamiętajcie, żeby subskrybować dzwonkiem, bo codziennie są także filmy i podsyłajcie pomysły na pranki w komentarzach oraz wpadajcie, kończę, w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.et. Jest to strona mojego sklepu, gdzie możecie godnie reprezentować Gankabery, na przykład nosząc taką kozacką koszeczkę Abra Team. Już niedługo nowy, świeżutki wzór. Pamiętajcie o tym, że jest darmowa dostawa od 99 zł, czyli kupując dwie koszulki macie dostawę kurierem za 0 zł, czy na przykład kupując bluzę z kapturem też macie dostawę za 0 zł. Serio, wydaje mi się, że warto to obczaić, bo nie musicie wychodzić z domu, a normalnie przyjeżdża do was świeżutki towar. No, sztos. Więc moi drodzy, dzięki, trzymajcie się i widzimy się jutro. Dobrego dzieńczka, leczko i